Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie. Wiem, wyglądam źle, ale nie o tym dzisiejszy vlog. Dzisiaj zrobię Wam haul zakupowy z Netto i troszeczkę z Rossmana. Także zapraszam Was bardzo serdecznie na zakupki. Zakupy są takie po prostu wybiórcze. Resztę zakupów zrobi mój mąż, takich ciężkich, typu właśnie coś, jakieś mięsa, mleka, papiery toaletowe. A ja zrobiłam takie zakupy, słuchajcie, takie pod ręką, bardziej przekąskowe, żeby po prostu nie dźwigać, bo i tak tego nie widać w aparacie, ale spacer farmera, naprawdę. No. O Boże. Ja też będę pomagać. Tak, zapraszamy, w takim razie zapraszamy Was serdecznie na haul zakupowy. Mam dwie siaty zakupów łącznie. Te siaty wyniosły mnie 50 euro, więc sami ocencie, czy to jest dużo, czy to jest mało. Jedziemy najpierw może z Netto. Tutaj takie kartoflane chipsy jako przekąska. Poczekajcie, ja sobie zrobię tutaj miejsce. Proszę bardzo. Tak jak mówiłam, ja kupiłam takie przekąskowe rzeczy, więc niekoniecznie może być to zdrowe, ale nie ukrywajmy, takie rzeczy w domu też się ma, w szczególności jak się ma dziecko. Dzięki. Tak. Majonez, ja kupuję taki malutki, słuchajcie, one są po euro, ale my i tak potrafimy ten mały majonez wyrzucić, bo się po prostu zepsuje. Także majonezu nie jemy już w ogóle po mojej operacji, dlatego taki, żeby po prostu był. Tiramisu, nadchodzi teraz weekend, więc zawsze lubimy zaopatrzyć się w jakieś ciasto, a tam mamy wypróbowane w Netto. Bardzo Wam polecam, bardzo dobre, 3,99 takie tiramisu. Jogurcik, jeden tylko tak po prostu, żeby był, właśnie ten Eke jogurt. Bułeczki na jutro, jako że ja tutaj nie przepadam za niemieckim chlebem, te bułki wszystkie, one już na drugi dzień tak naprawdę są do wyrzucenia, więc bierzemy do piekarnika, ale że u nas każdy je inny rodzaj pieczywa, więc wzięłam tylko takie cztery białe bułki, bo mój mąż najbardziej lubi białe pieczywo. Ja też. I Melania też. Tutaj będziemy robić sobie deskę serów, więc wzięłam takie oliwki już w przyprawach w środku z migdałem. Wzięłam sobie kolę zero w puszce. Melania przy kasie wzięła sobie Twixa, ale to będzie już na jutro, prawda? Dzisiaj już tego nie zjemy. Wzięłam gotowe kartofelki do airfryera. Ja lubię mieć coś takiego w zapasie. Słuchajcie, jak wracamy skądś i nie mamy obiadu, to zamiast cokolwiek zamawiać, to po prostu wrzucam sobie do airfryera właśnie tylko takie kartofelki i mamy jakiś tam obiadek gotowy. Do tego jakieś mięsko, kurczaczek i super. Tutaj chytnęłam ser. Ja zawsze kupuję ten o obniżonej zawartości tłuszczu. Nie wiem, jakoś tak już się przyzwyczaiłam do niego. Kupuję go i czy on faktycznie... Tak, opakowanie, a tak naklejka. Czy on faktycznie ma mniej kalorii? Ma mniejsz 30% mniej tłuszczu. No tak, ser ma 40, to on powinien mieć tylko z 10%. Ale czy to jest napisane gdziekolwiek? A tu jest napisane 30% tłuszcz. A tu napisali, że wow. Producent nie chce, żebym przeczytała. A tu napisali, że jest minimum 30% mniej. Trzeba bym się zagłębić. Aha. Tu jest adnotacja, że Gouda ma 48, Damer ma 40 i Mazdamer ma 45. A to ma o 30% minimum mniej tłuszczu. No dobra, to coś tam ma mniej. Ufam. Tutaj jakieś picie po drodze dziecięce. Melania chytnęła do deski serów. Do deski serów wzięliśmy sobie tą szyneczkę. Melania i Adam ją bardzo lubią. Ja to jestem raczej, ja Wam zaraz pokażę, jaka ja jestem. O, ja jestem mortadellowa. Nie rób tak le, bo ty bardzo też lubisz mortadelle, tylko ty lubisz tą zwykłą, bez dodatków.
Bo jak jest na przykład, o, mamusia wzięła, proszę, to też jest mortadella, psi patrol. A nie, to jest Schinkenwurst, ale to ostatnio, co mieliśmy tą pandę z Aldika, taką szyneczkę panda, to była też mortadella. Co? No, także wzięłam jej też psi patrol do szkoły, do kanapeczek, no mówię, ja wzięłam sobie tą i jeszcze Melania zadałem, bardzo lubią też tą gotowaną szyneczkę, więc wzięliśmy tą gotowaną szynkę. Szynki w Niemczech tak się utrzymują w cenie od 1 euro do 2 w zależności. No oczywiście też są droższe, ale ja myślę, że do 2 euro to już macie szynkę na wypasie, w sensie w takich paczkach. Tutaj jeszcze jedna kola zero dla mnie na weekend. A i wzięłam świnką, one zaraz usłyszą, zaczną piszczeć. Wzięłam im na zmianę z innymi sałatami. Dużo czytałam o tym, czy świnki mogą jeść właśnie pekińską i mogą, ale wiele osób nie poleca, ale mogą, nie tak wiecie, że całą główkę naraz, tylko zbilansowanie, więc będziemy bilansować. Tutaj znowu jakieś słodkości, ja widzę Melania, że spotkałam kolegę w netto i powiem wam, że ona odwróciła moją uwagę i wzięła bardzo dużo niezdrowych rzeczy. Oj, 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 a tu jabłuszko i marcheweczka czeka. Ja wzięłam sobie, słuchajcie, bułeczki, to są wysokobiałkowe bułki, także ja sobie wzięłam te, a oni będą jeść te białe. Także tu już mamy wszystko. Zobaczmy sobie teraz Rossmann. A w Rossmannie wzięłyśmy sobie kule do kąpieli, takie kule, to pamiętam akurat cenę 3,49, dwie, już edycja świąteczna. Melania wzięła sobie taki tablet, ona już kiedyś taki miała, ale zgubiła rysik, więc mam nadzieję, że teraz będzie dbała o to, żeby nie zgubić, prawda? A tutaj jeszcze wzięliśmy, słuchajcie, już na zaś, bo potem ich nie będzie, kalendarz adwentowy i to jest ten Bibi and Tina, tutaj bardzo znane postacie w Niemczech i tutaj jest po prostu 250 naklejek, także... będziemy sobie... Tak, a co myślałaś? Ja nie wiem. O, proszę, tak on wygląda. 6,99 taki kalendarz. Także już Melanie wzięłam, żeby sobie ładnie postawiła. Jedziemy dalej z Rossmannem. Tutaj mamy świeczkę euro 69. Wzięłam sobie jakąś świeczkę zapachową. O, proszę bardzo. Ma się niby palić 35 godzin. Zaraz sobie odpalimy na wieczorek. Wzięłam mój ulubiony szampon, bo mi się skończył. Uwielbiam go bardzo, serdecznie Wam polecam. On jest taki robiony na a la Head & Shoulders, ale oczywiście nie jest tak agresywny. Te szampony w ogóle z Xiaomi, one kosztują euro 49 czy coś takiego. Wzięłam sobie ulubione moje smarowidło na chlebek. Bardzo to lubię. Tutaj są czerwone buraczki połączone z chrzanem. I to jest takie, u nas dzieci w przedszkolu to dostają i jedzą. Także 56% warzyw. I ja, o patrzcie, tu jest bardzo prosty skład. Tak naprawdę to, co powinno być. I nic więcej. Także ja z tej serii też serdecznie Wam polecam. One są bardzo tanie, te słoiczki. Euro 39 i są różne. Jest też jest mozzarellowy, jest bazyliowy. No przeróżne smaki, tylko musicie brać na poprawkę to, że jeżeli jest mało konserwantów i jest taki naturalny, no to szybko się psuje. Więc jak już otworzycie, no to lepiej to jeść pod rząd. Ja też tak robię. Wzięłam sobie mój ulubiony z Isany ten krem pod prysznic. W sensie, no, czujecie? Ja bardzo go lubię, przez to, że jest waniliowy i orchaidowy. Piękna butelka. Tak. No, dobra, wzięłam sobie białeczko. To białko ja już miałam i teraz też się na nie połaszczyłam. To jest dużo witamin i ono, słuchajcie, musicie zawsze patrzeć przy wyborze takich białek nie na cenę, tylko na zawartość właśnie tego białka, bo o wiele droższe miały, dla mnie to jest najważniejsze, o wiele droższe miały na przykład 17 gramów białka w jednej porcji, a tu macie 35. Także musicie zawsze uważać sobie na tą zawartość tego białka w tych, bo różnie producent to robi. Ale większość ma 17 do 30, a tutaj jest właśnie wysoka zawartość, bo jest 35 i on kosztuje 10 euro. Także ja sobie kupuję go, mam naprawdę no, na długo, bo ja już teraz nie piję tak...
jak się wezmę za siebie, to piję tak jeden dziennie, ale jak się nie wezmę za siebie, to pamiętam tam może 3 razy w tygodniu. I jak 3 razy w tygodniu sobie takie właśnie te proteinki zastosuję. Oczywiście ja wolę już teraz proteiny, wiecie, z naturalnego jedzenia niż z takich szejków, bo te szejki one wcale nie są jakieś, słuchajcie, dietetyczne albo coś, bo zobaczcie, jeden szejk tak przyrządzony z mlekiem. To jest 253, to są 253 kalorie, więc to wcale nie jest tak mało. Wzięłam sobie farbę. Farbę zaraz będę nakładać na włosy, dlatego tak źle wyglądam, bo chcę sobie po prostu nałożyć, farbę odświeżyć. I to chyba wszystko? Nie. A, jeszcze ja sobie wzięłam, widzicie, ja naprawdę odżywiam się tak bardzo prosto, słuchajcie, zwykły bio, słuchajcie, soczek marchewkowy. Moje wysokobiałkowe bułeczki, na to słuchajcie, o, ta pasta z buraczków i mi nic więcej do życia nie trzeba. Dobra, to już jest puste. Także tak by się prezentował mój haul zakupowy. Mam nadzieję, że czymś się zainspirowaliście, że coś wynieśliście z tego haulu i słuchajcie, widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia, miłego weekendu, pa! Cześć, dogrywam Wam się dnia następnego, bo znowu byliśmy na zakupach, tym razem autem właśnie i wzięliśmy jeszcze kilka rzeczy, więc stwierdziłam, że Wam po prostu dogram też te rzeczy. Byłam w Action, pokażę Wam, co znalazłam w Action fajnego. Melania wzięła sobie taką koszulkę do malowania. Wzięłam sobie taką dechę za kawałek drewna, musiałam zapłacić, żeby zrobić sobie tutaj w kuchni taką wysepkę ze świeczuszkami. Być może później Wam nagram efekt końcowy, jak to skomponowałam. Także wzięłam sobie taką dechę. Wzięłam sobie też taki set zapachowy. Jak widzicie, tu jest kominek, którego nie mam w tej chwili, bo mi się jeden stłukł. I do tego są różne zapachy. Jeden kominek, 12 zapachów i 2 świeczki. Także może tutaj właśnie te zapachy mnie tak przywołały. Zaraz zobaczę w ogóle, czy to jakieś naturalne olejki. Wzięłam sobie również też śnieg w sprayu, dlatego że będę w fotografii na sesje dziecięce używała takiej jakby plexi, która będzie zroszona właśnie śniegiem i będzie fajnie to wyglądało, jakby zdjęcia były robione przez okno. Wzięłam sobie taki zestaw do ładowania komórki. Tutaj, żeby mieć po prostu w salonie, bo jeden mam w sypialni, jeden mam w pracy i tutaj w salonie też by mi się przydał. Melasia wzięła sobie jęgę do układania, do zabawy. Byliśmy też w IKEA, więc wzięłam sobie 2 przedłużacze. Tak, wszędzie dzisiaj byliśmy, do fotografii właśnie, bo potrzebuję do lamp. Wzięłam też takie drewniane łyżki właśnie, żeby używać ich na sesji świątecznych i wzięłam, słuchajcie, nie dorobiłam się jeszcze nigdy, jak to się nazywa? Nie tortownica, tylko... A, do robienia tart po prostu taka blaszka, tak? Bo tarty są właśnie takie trochę większe, ale są właśnie cieniutkie, więc mam nadzieję, że będziemy robić tarty na słodko, na słono. W IKEA zaopatrzyłam się też w świeczuszki, właśnie te tutaj białe, bo IKEA jednak ma 20 sztuk za 6,99, więc to wychodzi najtaniej. Wzięłam sobie już 2 opakowania, no bo idzie taki sezon do palenia, więc się przydadzą. W Lidlu kupiliśmy malinki, właśnie z myślą o tej tarcie, że będziemy robić 2 pomidorki. Jak zauważyliście, oczywiście bez folii, bo ja nigdy nie pakuję warzyw do folii. Tak samo, o, rzodkieweczki na śniadanko, cebulka. W promocji przeceniony wyrwaliśmy sos sojowy, żelatyny w takich listkach, cebula dymka, tak? To jest cebula dymka po polsku? Czy szczypiorek? Nie no, szczypiorek jest ten, cebula dymka. Cebula dymka. W Lidlu skorzystałam oczywiście i kupiłam sobie te moje ulubione proteinowe batoniki, kefir, feta. Będziemy dzisiaj deskę serów robić, więc taka feta już pocięta w zalewie chili. Misia wzięła sobie kreweteczki do airfryera.
Jedna gruszka, oczywiście też bez opakowania, bez folii. Dwa jogurciki. Herbatniki o niższej zawartości cukru. I tutaj widzicie, że udało nam się dzisiaj w promocji wyrywać całą kaczkę, także wpakujemy ją do airfryera i będziemy jeść kaczkę. Tutaj jeszcze soczki na cały rok szkolny już chyba. Tak dużo. Oczywiście mleczko i słuchajcie, wzięliśmy tutaj do mycia podłóg. Taki sobie o ten. I oczywiście fery do mycia naczyń. Co to jest jeszcze? A, serek. Dwa bananki. I Adulek mój chce robić bigosik, także wziął sobie taką malutką szpyckol, czyli szpyczastą kapustę. Także to by było na tyle. Już teraz więcej Holi nie będzie. Montuję Wam tego vloga i po raz kolejny z Wami się żegnam. Do zobaczenia.